Ale ja 29 listopada jej remont, przebudowa właściwie, budzi wiele emocji z kilku powodów. Powstaje bardzo logiczny, fajny wyjazd na północ w kierunku Warszawy, a jednocześnie powstają bardzo poważne utrudnienia w ruchu na dziś, na teraz. Jaki zakres prac jest wykonywany na tym ponad dwukilometrowym odcinku tej drogi? Tak, to jest duży zakres, to jest rozbudowa alei 29 listopada, jak pan słusznie powiedział. Znajdujemy się na ulicy Woronicza, to jest początek rozbudowy, a koniec to jest granica miasta, ulica Węgrzecka mniej więcej. Więc oprócz samej położenia samej nawierzchni, poszerzenia tej drogi do przynajmniej 4 pasów, po 2 pasy w każdą ze stron, no to jest przede wszystkim wymiana wszystkich instalacji podziemnych. Począwszy czyli całej tej infrastruktury. Całej infrastruktury, dokładnie tak. Począwszy od infrastruktury odwodnieniowej, no tutaj wiele osób narzeka, że jest zalewany właśnie przez te nawalne deszcze. Ta infrastruktura jest tak zaprojektowana, żeby te wszystkie nawalne deszcze przyjąć, więc ta cała okolica, oprócz tego prąd, gaz, tak, wszystkie instalacje, oświetlenie, wszystko to, co jest konieczne, żeby można było tą nową drogę rozbudować. Również oprócz jezdni powstaną prawdopodobnie ciągi piesze czy rowerowe, tak? Dokładnie tak. Tam, gdzie jest to konieczne, też będą ekrany akustyczne, będą buspasy, tam, gdzie się to zmieści, tam, gdzie będzie to konieczne, ścieżki rowerowe, chodniki. No to teraz pytanie koronne. Kiedy? Tak, to jest dobre pytanie. Pierwotnie zakładaliśmy, że w tym roku uda się to zadanie zakończyć. Natomiast z różnych względów, tutaj przede wszystkim jest kwestia dostępności infrastruktury kolejowej, którą musimy przebudować. Więc przede wszystkim z tego względu, że ta infrastruktura będzie dostępna dopiero od maja tego roku. Mówię tutaj o kolejnej linii kolejowej numer 95, to jest ta powyżej w kierunku na Warszawę, jak się jedzie, no tam wykonawca będzie mógł dopiero pod koniec maja wejść z robotami, więc zakończy ten etap prac do końca roku. Liczymy, że w 2023 roku, do połowy 2023 roku uda się to zadanie wykonać i zrealizować. Takim mobilizatorem są Igrzyska Europejskie, które myślę, że nie tylko nas mobilizują, ale też inne jednostki. Ale i dofinansowują. To jest właśnie inwestycja, która będzie dofinansowana w ramach tego pakietu pomocowego dla Krakowa. Więc liczymy, że wiosną 2023 roku kierowcy będą już mogli korzystać z tej zupełnie nowej alei 29 listopada. Chciałbym poczekać.